Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest dość wyjątkowy z dwóch względów. Po pierwsze, będę recenzował Magię i Miecz. Ha! Nie spodziewaliście się takiej recenzji na moim kanale, prawda? No a jednak, kiedyś trzeba. To jest jedno. Druga sprawa. Dzisiaj zobaczycie, przekonacie się, do czego jest w stanie posunąć się bardzo znany recenzent względem swojego młodszego stażem kolegi po fachu. I będziecie zszokowani. Naprawdę. To zapraszam. Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem. Z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. No dobra, nadszedł ten moment. Recenzuję Magię i Miecz. Znaczy, nie do końca, bo nie Magię i Miecz, ale Miecz i Magię, bo tak tłumaczy się w zasadzie w pewien sposób ten tytuł. Sword and Sorcery, Immortal Souls. Autorstwa Simone Romano i Nunzio Surace. Wydawnictwo Ares, bardzo udany Kickstarter. Tak właśnie powstał ten dungeon crawler, całkiem spory i ładnie wydany. Z tą grą i z tym, jak ją dostałem, wiąże się też właśnie ta cała opowieść o tym, do czego się posunie popularny, najpopularniejszy w Polsce recenzent względem młodszego stażem kolegi po fachu. Na przykład posunie się do tego, że da mu grę do recenzji. Tak, bo tę grę dostałem od Piotra Jasika, czyli od Game Trolla. Dzięki, Piotr. Naprawdę byłem w szoku, autentycznie. No bo to nie w kij dmuchał, tak? To nie jest, nie wiem, bank, czy jakieś małe pudełeczko za 20 zł. To jest, kurde, Sword and Sorcery. Także dzięki wielkie, Piotrze, za umożliwienie mi opowiedzenia o tej grze. I nie tylko, ale do tego wrócimy. Dobra. Sword and Sorcery, magia, miecz i magia. Dungeon Crawler. Których w Polsce nie jest za dużo, ale to już mówiliśmy kiedyś przy innej okazji. Zatem jak to wygląda? Jak się w to gra? Zaraz wam pokażę przy stole i będzie pewnie długo, mega długo, ale chyba warto zobaczyć. A potem wrócimy tutaj i postaram się to jakoś podsumować. Także zapraszam. Okej, zwykle w tym momencie mówię, o, i to jest rozłożona gra, tu wstaw tytuł, ale teraz tak nie powiem, bo to nie jest rozłożone Sword and Sorcery, to jest tylko jeden bohater. Ponieważ Sword and Sorcery jest dużą grą, tam się dużo dzieje, dużo jest do pokazania, dlatego nie będę wam pokazywał wszystkiego naraz, pokażę to małymi fragmentami i nie powiem wam też dokładnie wszystkiego, co tam się dzieje, jak się gra, co się robi po kolei i tak dalej, bo byłoby to zbyt długie i zbyt zagmatwane. Dlatego postaram się wam rzucić taki ogólny ogląd na to, co się w grze dzieje. Zatem, oto bohater, tak? To jest jeden z bohaterów, w których wcielają się gracze. Tych bohaterów w wersji takiej podstawowej, sklepowej, bo o tej dzisiaj mówimy, jest pięciu. Każdy z nich dostaje taką planszetkę. Te planszetki są dwustronne, bo z jednej strony jest postać dobra, z drugiej zła. I oczywiście bardzo głupio pokazuje, bo pokazuje elfa. On jest akurat z obu stron neutralny, ale tutaj mamy na przykład rycerza. Z jednej strony jest to prawy rycerz białej róży, z drugiej jest to zły rycerz czarnej róży. Tutaj mamy maga i tu mamy enchantera, tu sorcerera, złego maga i tak dalej, i tak dalej. Czy ma to wpływ, czy to jest tylko kwestia wyglądu? Nie, ma to wpływ na rozgrywkę. Po pierwsze, od tego, czy jesteśmy dobrzy, czy źli, zależy jakby główny nasz skill i troszeczkę również informacje o naszej postaci, bo mamy taką kartę postaci. Tutaj Sha jest złodziejem, a tutaj Sha jest asasinem. Różni się troszeczkę cechami i głównym skillem, główną umiejętnością. Dodatkowo każdy gracz, każda postać ma talię umiejętności, z których będzie mogła pozyskiwać umiejętności w trakcie gry. I niektóre z tych umiejętności mogą być naumiane, że tak się wyrażę, tylko przez postać dobrą, niektóre tylko przez złą, no a większość przez dowolny charakter. Ma też to związek, ma też to wpływ na niektóre rzeczy, które będą się działy już w samej grze, w samych scenariuszach, ale o tym
wam powiem. Co tu jeszcze widzimy? No, postać ma oczywiście sprzęt, którego będzie mogła używać w trakcie gry. Tutaj jest broń, jakaś zbroja, plecak, w którym może chować różne przedmioty, które znajdzie i których będzie potem sobie używała, jakieś potiony, jakieś zwoje i tak dalej, i tak dalej. Jest miejsce na różnego rodzaju przedmioty typu artefakt czy coś takiego. No i mamy taki fajny zegarek, który pokazuje nam, na którym poziomie jesteśmy, ile mamy ruchu, ile mamy życia, wszystkie nasze takie bardzo ważne statystyki. On sięgał, ile dobrze pamiętam, do siódmego poziomu, tak, do siódmego poziomu, ale w pierwszym akcie, czyli w podstawce, można maksymalnie wjechać na poziom czwarty, tak? I tak wygląda nasza postać. Zatem co? Lecimy. A, jeszcze jedno, każda postać, no przecież, każda postać ma również figurkę. A, zapomniałem, a te karty postaci są również dwustronne, bo kiedy umrzemy, możemy poruszać się takim duchem. No dobra, to już naprawdę wszystko o postaciach. Lecimy, pokażę wam kolejne kawałki gry. No dobra, i teraz mogę powiedzieć, tak oto wygląda rozłożone Sword and Sorcerer. Oczywiście nie w całości, bo tutaj nie ma porozkładanych bohaterów, nie widzicie reszty komponentów, ale widzicie w miarę złożoną planszę z mnóstwem żetonów i tonę żetonów tutaj w pudełeczkach, które sobie kupiłem w sklepie z narzędziami, bo świetnie się sprawdzają. Ale nieważne. Słuchajcie, to nie jest żaden scenariusz. Oczywiście gra bazuje na scenariuszach, jak większość Dungeon Crawlerów. Dlatego oprócz instrukcji mamy storybook. Storybook zawiera 7 scenariuszy i zaraz tutaj znajdę pierwszy. Storybook mówi nam, w jaki sposób złożyć scenariusz. Jakie kafelki mapy, co na nich porozkładać, jakie żetony, jakie karty. Mówi nam, jacy wrogowie będą brali udział, jakie karty wrogów należy wyjąć, jak złożyć specjalną talię wydarzeń, która jest swego rodzaju zegarem naszej rozgrywki, czy są jakieś specjalne zasady, kiedy wygrywamy, kiedy przegrywamy i tyle. Tak wygląda, to nie jest żaden spoiler, bo i tak to będziecie oglądać i czytać, to jest pełna kooperacja, więc i tak to zobaczycie. Ale słuchajcie, to nie wszystko, ponieważ w tej grze jest jeszcze taka malutka książeczka, Book of Secrets, książeczka, której nie otworzę, pokażę wam tylko okładkę z dwóch stron, ponieważ kiedy będziemy przemieszczać się po tej planszy, będziemy trafiać na różnego rodzaju ciekawe wydarzenia, takie jak ta karta Story Event, takie wydarzenie jak te waypointy, czyli takie punkty na naszej trasie. I te punkty, te karty Story Event będą miały odniesienie w księdze scenariuszy, w takiej tabelce, że jak trafimy na kartę Story Event na przykład 1, to musimy przeczytać ustęp X. Jak trafimy na Waypoint 2, to czytamy ustęp Y. I te ustępy oczywiście znajdują się tutaj. To są różnego rodzaju wydarzenia fabularne, które dzieją się na tej planszy w miarę jak my coś tam robimy. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ te wydarzenia to nie jest tylko o, wszedłeś, coś zobaczyłeś, o, wszedłeś, pułapka, co, tak? Nic. Takie też są oczywiście, ale spora ich część daje nam pewien wybór, co chcemy zrobić. Nie wiem, atakują jakiegoś kupca, chcemy go obronić, czy chcemy go też okraść. Znajdujemy, nie wiem, psa, chcemy go wyleczyć, czy chcemy go dobić, tak? Różne wybory, różne decyzje i w tym momencie do gry znowu wchodzi charakter naszego bohatera. W takiej najbardziej podstawowej wersji charakter naszego bohatera, oprócz tego, że determinuje to, co wam powiedziałem przy postaci, to determinuje jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, kompozycja naszej, skład naszej drużyny. W podstawowej wersji wszystkie postacie muszą być z tej samej, tego samego charakteru. Znaczy, neutralny może być ze wszystkimi, tak, ale mogą być same dobre postacie albo same złe, plus neutralne. Dodatkowo, w podstawowej wersji, jeżeli gracz aktywny trafia na jakiś wybór, to ten wybór musi podjąć taki, jak jest zgodny z jego charakterem. Jeżeli jest dobry, to musi wybrać dobrą rzecz. Jeżeli jest neutralny, no to może dowolną. Jeżeli jest zły, to złą rzecz.
Później, jeżeli stwierdzicie, że jesteście obczaskani w grze, no można sobie to zmienić, tak? Drużyny można złożyć z różnych postaci, z różnych charakterów. Tak samo wyborów można dokonywać tak, jak nam się podoba, a nie tak, jak dyktuje nasz charakter. No dobra, tak to mniej więcej wygląda. Jak się gra? No dość prosto. Mamy kilka faz. Pierwsza faza to oczywiście wszelkiego rodzaju odświeżania. Można się wtedy wskrzeszać, można wchodzić na poziom i tak dalej, i tak dalej. Następnie mamy tury naprzemienne. Bohater, wrogowie. Bohater w swojej turze może się oczywiście poruszyć, w zależności od tego, ile ma punktów ruchu, co jest zaznaczone na owym magicznym zegarku, który wam pokazałem. Może wykonać pewną liczbę akcji standardowych, również zależne od swojego poziomu. Te akcje standardowe to na przykład wyważenie drzwi, otwarcie skrzyni siłowe, to na przykład przeszukanie takiej lokacji, gdzie można coś sobie znaleźć, jeżeli nam dopisze szczęście. Co dalej? O skrzyni już mówiłem. Tak, skrzynia na przykład tutaj otworzyliśmy jest 100 monet. Można przygotowywać atak, czyli będziemy lepiej atakować. Można reorganizować swój sprzęt, bo coś chcemy ciekawego zrobić. Można się wymieniać sprzętem. Można, co tam jeszcze było, można prowokować wrogów niektórych. Można również wykonywać akcje takie, wiecie, których macie mnóstwo. Otwieranie zwykłych drzwi, które nie są tam jakoś zamknięte na zamek. Upuszczanie czy podnoszenie przedmiotów, unikanie wrogów i tak dalej, i tak dalej. Kiedy skończy się tura naszego bohatera, następuje tura wrogów. I wrogowie są prowadzeni przez taką sztuczną inteligencję. Pierwsza rzecz to kwestia, kto będzie aktywowany. I to sprawdzamy ciągnąc kartę spotkania. No i na tej karcie spotkanie jest zwykle napisane, tak? Tutaj aktywuj wszystkich wrogów z symbolem M, a jeżeli takich nie ma, no to coś innego się dzieje. Albo co my tutaj mamy? Aktywuj wszystkich zdrowych bohaterów, znaczy zdrowych wrogów, albo wszyscy tam używają swojej mocy. Albo co tu mamy? Aktywuj dwóch wrogów, a jak nie możesz, to przywołaj tak dwóch wrogów. Jeżeli możemy, spełniamy te założenia. A skąd się biorą wrogowie na planszy? No, z różnych miejsc. Na przykład mogą się pojawiać na takich bramach, ale również kryją się bardzo często pod takimi żetonami. Kiedy nasz bohater wyjdzie gdzieś i ma taki żeton w zasięgu wzroku. Zasięg wzroku tutaj jest świetnie zrobiony. Każde pole ma takiego X-a. No i jeżeli z pola, na którym jestem w stanie poprowadzić prostą linię do tego X-a na innym polu, to widzę to pole. Tak? Nie ma żadnych problemów. Jak mam pole z żetonem w zasięgu wzroku, odkrywam je, no i pojawiają się wrogowie. Każdy wróg ma dwie karty. Jedną taką małą, na której jest informacja, ile ma punktów życia, jakie ma tam słabości, czy też wzmocnienia, czy ma jakąś zbroję i co upuszcza po zabiciu. Tak, może upuścić kasę, może upuścić przedmioty, ale to, co jest najważniejsze i co bardzo często wrogowie upuszczają, to punkty dusz, za które nasi bohaterowie mogą się później wskrzeszać, jeżeli niechcący zginą, albo, co jest ważniejsze, wchodzić na poziom. Więc mamy talię takich wrogów, oczywiście przygotowaną odpowiednio ze scenariusza. Kiedy pojawi się wróg, ciągniemy kartę i patrzymy, co pojawia się w danym miejscu. Wrogowie są trzech rodzajów. Mamy uciekł mi, raiderów, czyli takich złodziejaszków. Mamy orki dwóch rodzajów, są wojownicy i są szamani z pogiętymi laskami. No i mamy gremliny. Wrogowie są w trzech kolorach, ci podstawowi. Zieloni najsłabsi, niebiescy trochę silniejszy, czerwoni to już takie wypaki, ale mamy jeszcze dwie figurki fioletowe, to są super bossowie, jest król orków i troll. Nie chcemy nigdy spotkać, znaczy spotkamy, ale wiecie. Smutno się wtedy robi. Dodatkowo każdy wróg ma jeszcze jedną kartę. Taką dużą kartę każdy rodzaj wroga ma. I ta karta daje nam mnóstwo innych informacji. Jak zachowa się wróg w zależności od tego, jak daleko jest od jakiegoś bohatera. Jakie ma zdolności specjalne, jakie ma
ataki podstawowe i taki dodatkowy. Ta sztuczna inteligencja tutaj bardzo fajnie działa. Mówi nam, jeżeli jestem w zasięgu 0 lub 1, to wróg robi to. Jak 2 lub 3 na przykład, to. 4, 5 to. W innym przypadku robimy to. Oczywiście każdy wróg ma troszeczkę inne rzeczy. I to, co mi się podoba, to już też powiem, jeżeli jest podejść, to on po prostu podchodzi. Niezależnie jaki ma zasięg, ile jest pól od nas, on po prostu podejdzie do bohatera. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli odpalamy wrogów, no i potem kolejny bohater robi swoje, potem znowu wrogowie, bohater, aż wszyscy skończą. Jak wszyscy skończą, to mamy fazę wydarzeń, ciągniemy kartę z tej talii. To też jest taka ciekawa rzecz, bo ciągniemy kartę z talii, rozpatrujemy wydarzenie i jeżeli przychodzi nam kolejna faza wydarzeń, a tutaj jest wydarzenie, to ono po prostu schodzi na bok i nic się więcej nie dzieje. Jest taki podwójny zegar, czyli nie mamy tak naprawdę czasu tyle, ile jest wydarzeń, ale mamy jakby dwa razy więcej. No i co jeszcze bym wam powiedział? No oczywiście coś o walce. Jeżeli walczymy, to rzucamy kośćmi. Kości są dwóch rodzajów. Niebieskie to są kości bardziej defensywne. Nimi zwykle rzucamy na obronę, ale są też bronie, które używają tych kości. No i czerwone kości, ofensywne kości ataku. Bardzo prosto. Bierzemy broń, którą się posługujemy. Może znajdę tutaj jakąś broń. O, proszę, jest taki Guardian. Taka broń mówi, ile kostek używam. Tak, mówi, że przy ataku biorę jedną czerwoną, dwie niebieskie, mam taki zasięg i jakieś zdolności specjalne. A więc biorę dwie niebieskie i czerwoną kostkę i rzucam. No i wszystkie takie śmieszne jakby pierścionki, tak to nazywam, to są trafienia. Tarcze i inne rzeczy, no to kwestia tego, czy mamy zdolności specjalne z takimi ikonami i możemy ich używać. Oczywiście kości można przerzucać różnymi zdolnościami, można je modyfikować, można dorzucać kolejne i tak dalej, i tak dalej. Następnie wróg, jeżeli może, rzuca kośćmi niebieskimi w różnej liczbie i sprawdza, czy wyrzucił jakieś tarcze, aby obronić się przed naszymi uderzeniami. W drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Wrogowie rzucają swoimi kośćmi ataku, a bohaterowie rzucają swoimi kośćmi obrony, aby się obronić. Tu jeszcze wchodzą oczywiście różne inne rzeczy typu dodatkowa zbroja, jakieś magiczne tarcze i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wróg zostanie pokonany, dostanie tyle hitów, ile trzeba, ginie, zrzuca to, co miał zrzucić. Jeżeli bohater zostaje pokonany i umiera, to przechodzi, że tak się wyrażę, na drugą stronę. Oczywiście pochowałem wszystkie karty, ale przechodzi na drugą stronę, staje się duchem, może wykonywać pewne mniejsze akcje, takie jak tutaj są na karcie ducha pokazane. Może się wskrzesić w specjalnej kaplicy, traci jeden poziom, jeżeli może, i no cóż, tak to wygląda. Jeżeli scenariusz się skończy, kiedy bohater jest duchem, no to traci tam sprzęt, są z tego powodu kary, więc nie lubimy kończyć scenariuszy, będąc w formie duchowej. I tak to bardzo mniej więcej wygląda. Mamy tych 7 scenariuszy, właściwie 6, ale o tym powiem w podsumowaniu. Przechodzimy je jeden po drugim, ewentualnie gramy je solo, znaczy gramy je samotne, tak, w oderwaniu od kampanii, jeżeli chcemy. No i to tyle chyba. Także nagadałem. Zapraszam do podsumowania. Może jeszcze tylko zobaczcie, tych kafli mapy naprawdę jest dużo. Tutaj wam nie pokazałem jeszcze, mam masę innych rzeczy, tak, pułapki, które ciągniemy, jeżeli, nie wiem, otwieramy drzwi albo skrzynie, moce wrogów, bo niektórzy wrogowie wchodzą do gry ze specjalnymi mocami, które się losuje ze specjalnej talii. Tu cała talia skarbów różnych, różnistych, które możemy znaleźć. Tak to w dużym skrócie, moim skrócie wygląda. Zatem czas to podsumować. No dobra. I tak właśnie wygląda Sword and Sorcery Immortal Souls.
Czas zatem powiedzieć, co myślę o tej grze, więc powiem, co mi się podoba, powiem, co mi się nie podoba, potem te wszystkie inne rzeczy. Zacznijmy od tego, co mi się podoba, bo fajnie kończyć minusami, nie? Także słuchajcie. Pierwsza rzecz, która mi się bardzo podoba, to pomysł, że bohaterowie w tej grze to nie są tam jacyś kolesie wzięci z karczmy, albo którzy przyszli się zgłosili, tylko to są bohaterowie, których wskrzeszono, żeby tak wykonali pewną misję. I dzięki temu można było bardzo ładnie wpleść w to wszystko ten mechanizm śmierci, odradzania się w trakcie scenariusza. Można było dorzucić dodatkową zdolność dla postaci, kiedy ta jest duchem, bo to naprawdę bardzo ładnie tematycznie w całej tej opowieści jest ulokowane. To nie jest tak, że wiecie, przyszedł goblin, dał mi w łeb, ja upadłem, zemdlałem i on sobie poszedł i mnie nie dobił, tak? No bo on, nie wiem, dobry jest czy co, albo nie ma też tego elementu, gdzie umieram i nie gram do końca scenariusza, albo po prostu scenariusz się kończy, co jest takie sobie. Tutaj naprawdę ładnie to wszystko siedzi i jest i płynie z całym tym rozwojem gry. Także bardzo mi się ten pomysł podoba. Druga rzecz to sztuczna inteligencja wrogów. Połączenie kart spotkań i tych tego programatora potworów, który mówi: OK, w takim zasięgu to zrób to, jak jesteś w takim zasięgu, to zrób to. Te potwory zawsze coś sensownego robią. Te potwory nie podchodzą o dwa pola, tak? Tylko jak mają podejść, to podchodzą od razu do bohatera. Naprawdę świetnie, świetnie to jest rozwiązane. Tutaj nie ma kombinowania, tutaj jest po prostu rozwałka na całego, chociaż tak można zobaczyć, mniej więcej wyczuć, na co się narażamy, będąc w odpowiednim zasięgu od wroga, tak? Ale naprawdę działa ta sztuczna inteligencja. Muah, cudo. Kolejna rzecz, która po prostu urwała mi czapkę, tak, w tej grze, to jest mechanizm tej księgi sekretów. To, że w trakcie scenariusza mamy jakieś rzeczy, gdzie mamy wybory, gdzie mamy jakieś fabularne małe rozwidlenia, gdzie możemy coś znaleźć, gdzie możemy podjąć jakąś ciekawą decyzję. Naprawdę kapitalna sprawa. To tak mocno wpływa na rozgrywkę, to tak daje możliwość rozegrania kampanii po raz kolejny, tylko z nieco innymi wyborami. Dodatkowo niektóre rzeczy pozwalają, znaczy zmieniają się na tyle, że okej, wiemy, że coś wystąpi, ale w którym miejscu, gdzie to znajdziemy? Świetny pomysł, naprawdę rewelacyjny. To tak wzbogaca całą rozgrywkę, że no, ja się czuję jak przy dobrej RPGowej opowieści, tak? No okej, nie jest to full RPG, ale naprawdę grając w scenariusze tutaj czuję się jako świadek, czy też ktoś, kto słucha bardzo dobrej opowieści i bierze w niej udział, tak? Naprawdę kapitalna rzecz. Następna sprawa, która mi się podoba, to ta dwustronność postaci. Tak, jedna postać, dobra i zła strona, z różnymi głównymi cechami, z dostępem do różnych umiejętności, trochę. Super, tak? Regrywalność podniesiona od razu, bo niby mogę zagrać tą samą postacią, ale z innym nastawieniem, z innymi umiejętnościami i troszeczkę inaczej już będę grał. Naprawdę też dla mnie trafione w punkt. Nie wspomnę już o tym, że jakość wykonania tej gry jest gdzieś tam, tak? Nie znalazłem w zasadzie elementów, które jakoś by mnie zniesmaczyły. Okej, wypraska. Wypraska jest świetna, jeżeli chodzi o trzymanie elementów. Tak, wiecie, jak przychodzi pudełko i je rozpakowujemy i wkładamy wszystko, to jest idealna, ale już jak gramy, no nie, to ona zupełnie nie spełnia swoich założeń i bardzo szybko u mnie wyleciała. Tak, ja mam po prostu pudełko bez wypraski, bo była dramatyczna. Jedna jeszcze kolejna fajna rzecz. Możliwość zmiany bohaterów między scenariuszami, tak? Bo tych bohaterów jest sporo, jak sobie dokupujemy. No ale okej, dokupię sobie bohatera w połowie kampanii i co teraz?
Muszę grać od nowa? Nie, mogę sobie zmienić bohatera w trakcie kampanii i jest to bardzo, bardzo fajnie zrobione, że nie wchodzimy jakimś tam golasem zupełnym. Oczywiście sprzętu dostajemy trochę mniej, tak? Dostajemy jakiś tam podstawowy, ale rozwój bohatera jest utrzymany. Naprawdę świetna rzecz dla ludzi, którzy lubią dokupić sobie takie małe dodatki typu bohater i coś tam nimi robić. Kapitalna, kapitalna sprawa. No dobra, to co, żeby nie było różowo, czas na jakieś minusy. Pierwszy minus to jest zawartość tego pudła. Słuchajcie, tu jest 7 scenariuszy, a gramy w zasadzie tylko 6. Mało, za mało. Ja lubię moje kampanie rozbudowane, tak? Descent, który jest takim sztandarowym przykładem. Nie pamiętam, nie liczę, ile on ma scenariuszy, ale ma więcej, tak? Tam jest dużo możliwości, tak? Przejścia tej kampanii. Tam są te rozgałęzienia. Tutaj mamy 7 scenariuszy liniowych, znaczy idziemy po kresce, jest jedno rozgałęzienie, ale dzięki temu rozgałęzieniu nie gramy 7 scenariuszy, tylko 6. Kurczę, jak to jest mało. To też pokazuje, że to jest Kickstarter, tak? Bo w tym pudle mamy akt pierwszy, to taki podstawowy akt pierwszy. Na Kickstarterze był akt pierwszy i akt drugi. Do tego można było dobrać sobie jeszcze takie dodatkowe scenariusze, takie dodatkowe zestawy do aktu pierwszego i drugiego. I tam no, wychodziło więcej. A tutaj, kurczę, no mało, mało, strasznie mało. To jest bardzo, bardzo, no dla mnie rozczarowujące, że tak mało tej zawartości. Tak naprawdę to, co by mnie bardzo jakoś uradowało, to gdyby tutaj było tyle scenariuszy, tyle zawartości, co na przykład w Descencie, z tymi całymi mechanizmami, które są w Sword and Sorcery, czyli wiecie, Book of Secrets i tak dalej, i tak dalej. Mało zawartości, jeżeli chodzi o scenariusze i potwory. Szkoda, szkoda! To widać, że to jest Kickstarter. I druga rzecz, która jest taka dziwna ostatnio. Tutaj nie da się jakby przegrać, znaczy da się przegrać scenariusz, tak? I trzeba go powtórzyć, ale kurczę, to nie czuję się jakby jakichś straszliwych konsekwencji tego, że przegraliśmy. No okej, tracimy sprzęt, jak skończymy jako duch też tracimy poziom. No trochę boli sam fakt śmierci, ale nie ma czegoś takiego, że no musimy zrobić jakiś progres, bo inaczej będzie źle. Nie, no to zrobimy w końcu ten progres, skończymy w końcu tę kampanię. Znowu przywołam Descenta. Tam przegrana scenariusza miała wpływ na to, co się dzieje później, tak? Okej, tam było jeden versus wszyscy, ale no czuło się, tak, że czegoś nie zdobyliśmy, mamy gorzej. Coś się stało nie tak i następny scenariusz, potwory są mocniejsze, tak? To miało sens, to miało jaja, to było fajne. No tutaj, hej, krecha, lecimy. Może będzie jakieś wyjście na kolejne, wiecie, scenariusze, kolejne akty. Mam taką nadzieję. Tutaj takich przełożeń w zasadzie nie ma. I to szkoda, straszna też, straszna szkoda. No dobra. I to są dwie rzeczy, które mi się nie podobają. Dwie. Sword and Sorcery. To co? Podsumujemy to jakoś? Podsumujemy. 3 pytania, 3 odpowiedzi. I tak już długo siedzicie. Pytanie numer 1. Moja BGG-owa ocena dla Sword and Sorcery. To powie wam człowiek, który uwielbia Descenta, który dał Descentowi 9, o ile dobrze pamiętam. Sword and Sorcery to dla mnie 9,5. O matko, jak ja lubię tę grę. O, w mordę. Słuchajcie. Ja uwielbiam Sword and Sorcery. Uwielbiam w to grać. Ja chcę w to grać. Ja chcę mieć tego więcej. Ja tak bardzo lubię w to grać, że po pierwszej takiej bardzo koślawej partii, którą żeśmy zagrali, powiedziałem, dobra, chwilowo to odstawiamy, bo
kupiłem Arcane Portal, czyli taki ten właśnie dodatek do pierwszego aktu z trzema nowymi scenariuszami i dokupiłem dwie postacie. Bo tak, bo chciałem je mieć. I ja tak lubię tę grę, że ja wiem, że dokupię kolejne postacie. Ja wiem, że ja kupię Darkness Falls i tam Lair of coś tam, tą Smocze Gniazdo. Ja wiem, że w listopadzie jest kolejny Kickstarter i ja wezmę w nim udział. Bo Sword and Sorcery po prostu rozwalał mnie system. Ja chcę w to grać, ja chcę mieć tego więcej, ja chcę zobaczyć więcej zawartości, chcę ją wyjąć na stół i po prostu chcę, uwielbiam tę grę. I to mówi też człowiek, który ma Gloomhavena i w niego gra. No. 9,5 dla Sword and Sorcery. Byłaby dycha, naprawdę byłaby dycha, gdyby tutaj było już na dzień dobry więcej zawartości. Gdyby było więcej scenariuszy i potworów tu, w tym pudle jednym pojedynczym. Ale nie ma, dlatego 9,5 i serce mi autentycznie krwawi, że nie mogę dać dychy. No, to jest ten moment właśnie. Ach, piękna rzecz, naprawdę piękna rzecz. I słuchajcie, gdzieś są plotki, że ma być polska wersja w 2019. Prawdopodobnie będzie robiła to Galacta. Tak! Galacto, jeżeli ktokolwiek z Galacty niechcący w ogóle wlazł na mój kanał i słucha tego, tak! Zróbcie to! Jeżeli słucha tego jakiekolwiek inne wydawnictwo, które tak naprawdę robi tę polską wersję, bo nie jest to Galacta jakimś cudem. Tak! To jest tak! Tak to ma być. Polska wersja Sword and Sorcery, tak, tak, 9,5, kurde, tak, boska gra. No, dobra, pytanie numer dwa. Czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji od Piotra Jasika? To jest w ogóle szok, dobra. Ja ją znalazłem w sklepach od 260 do 300 zł. Tak, kupiłbym. Kupiłbym i kupię. Znaczy kupię wszystko, co do niej wyszło, tak? Tak, no po prostu utopię w niej. Dzięki Piotr za drenowanie mi portfela, po prostu. Będę kupował wszystko, co do niej wychodzi. Tak jak powiedziałem, w listopadzie Kickstarter, ja w niego wejdę, bo ja chcę mieć więcej. I wydałbym każdą złotówkę na Sword and Sorcery i cholernie żałuję, że nie wziąłem udziału w tym pierwszym Kickstarterze, żeby no, mieć to trochę taniej. Tak? No bo to są jednak pieniądze. Darkness Falls, czyli ten drugi akt, to jest 270 zł. To jest dużo, ale ja go kupię. Też. No bo tak. Bo Sword and Sorcery. Kurde, ludzie. Pytanie numer 3. Czy gra zostaje w mojej kolekcji? Naprawdę muszę wam to mówić. Ja mam nadzieję, że Piotr nagle nie... oddawaj. Stary, ja wyjeżdżam na Kajmany. Mnie nie ma. Nie ma mnie i koniec. Sword and Sorcery zostaje na tej półce. I będzie na stole. I już. No po prostu, tak? Zmieniam numer, zmieniam Facebooka. Piotr, nie znajdziesz mnie. Nie ma opcji. Sorry, stary, no. Zostaje Sword and Sorcery. Kurde. I mam nadzieję, że ta rodzinka będzie rosła. I mam nadzieję, że nie będę musiał zrobić tego, co zrobiłem z Descentem. Bo to bym nerkę prędzej oddał. Wow. Dobra. Nagadałem się. Dziękuję serdecznie, że to wytrzymaliście, bo to będzie długa recenzja. Dziękuję, że to wytrzymaliście. Zapraszam na mojego Facebooka, na Instagram. Dziękuję, że mnie oglądacie. Zapraszam. Oczywiście linki są w opisie do tego materiału. Kurczę, aż nie wiem, co gadam. Głoście dobre słowo o moim kanale. Tak, ale również, tak jak zawsze mówię teraz, zaglądajcie do innych ludzi, którzy robią wideo. Do Piotra Jasika na Game Troll, do Pawła na Geek Factor, Ola on Table i mnóstwo innych ludzi. Pogramy, Humigraj, granie w chmurach. To na ludzi, którzy to, co robią, robią ze swoją pasją. To jest ich pasja, oni chcą się tym z wami dzielić i robią to świetnie. I warto ich wspierać, chociażby zaglądając na te kanały. No ale też ci, co piszą. Ludzie na Znad Planszy, Games Fanatic, Board Times, Planszówki we dwoje. Tego jest masa. I też to są ludzie, którzy wiedzą, o czym piszą i warto ich czytać, żeby poznać ich opinie. Bo to ludzie, którzy wiedzą, tak, mają doświadczenie.
i czemu by nie poznać ich zdania. Ale przede wszystkim dużo grajcie w planszówki, grajcie w Sword and Sorcery, jeżeli lubicie Ameritrasze, jeżeli lubicie Dungeon Crawlery. No. Dobra, słuchajcie, to na dzisiaj naprawdę już wszystko. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Siemka!